Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pierogi z pieczarkami i szpinakiem. Będziemy potrzebować na farsz kilogram pieczarek. Pieczarek nie płuczę, tylko obieram. Pieczarki zetrę na tarce. Tutaj mam 30 deko świeżego szpinaku, 3 ząbki czosnku, 1 cebulę, a w rondlu mam 1/3 20-dekowego masła, 1/3 kostki. I to farsz należy podsmażyć. Pieczarki z cebulą i z czosnkiem zetrę na tarce. Odparuję nadmiar płynu, dołożę szpinak i całość przygotuję farsz. Teraz zrobimy ciasto na pierogi. Mam tutaj 3 szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, 2 łyżki masła i 1 szklankę gorącej wody. I należy zarobić ciasto. A tutaj mam starte pieczarki, cebulę i czosnek. Odparowuję nadmiar płynu, tak około 10 minut i później dodam 30 deko szpinaku. Tego szpinaku wygląda dużo, ale on ma swoją objętość. Jeżeli ja go dodam do pieczarek, to on objętość straci i wówczas tego szpinaku nie będzie tak dużo. Ciasto na pierogi zarabiamy i pozostawimy na 30 minut, aby ciasto odpoczęło. I w tym czasie farsz również nam... Jeszcze mi się rozsypało. Farsz również przygotujemy. Później będziemy lepić pierogi. Ciasto na pierogi musi być elastyczne. Ciasto nie może być twarde. Ono po prostu musi być elastyczne. Zostawiamy go pod przykryciem, aby ono odpoczęło. I później będziemy wałkować i lepić pierogi. Sobie zawsze ścianki smaruję masłem i później mam czystą miseczkę. Tak, ciasto już mam prawie zarobione, jest elastyczne. Lepiej się ciasto wyrabia na macie, bo jest większa powierzchnia, ale ja sobie przykryję w tej miseczce i pozostawiam na pół godziny. Tak, idealne ciasto na pierogi. Przykrywam i zostawiam na 30 minut. Pieczarki już mam odparowany płyn i tak jak już wspominałam, teraz dokładam szpinak i będę dusić 10 minut. Ale już teraz doprawimy. Doprawimy solą, pieprzem i tymiankiem. A później farsz zmiksuję. Przesmażam, a później farsz zmiksuję. Tak wygląda farsz. Tak jak już wspominałam, farsz teraz zmiksuję. Pozostawię do ostudzenia. Przełożę do miseczki i zmiksuję.
później będziemy robić pierogi. Ciasto na pierogi odpoczęło i teraz ukroimy, przerobimy, ukroimy kawałeczek i będziemy cały czas ciasto trzymać pod przykryciem, aby nasze ciasto było dalej elastyczne. Jest bardzo, bardzo elastyczne. Kawałeczek ukroję, pozostałą część dam z powrotem i będziemy wałkować. Musimy mieć dodatkową mąkę do maty. Wałek również sobie opruszyłam mąką. A tutaj zmiksowałam pieczarki ze szpinakiem. I teraz ciasto wałkujemy. Będziemy wycinać krążki. Nakładamy porcję farszu, pierogi gotujemy 3 minuty w osolonej wodzie po wypłynięciu. Pierogi możemy również sobie zamrozić, ja to robię po prostu, daję porcję farszu. Zakładam, zlepiam. Pamiętamy, aby dokładnie zlepić. Podczas gotowania nam nic nie może wypłynąć i sobie robię taką niewielką falbaneczkę. Porcję farszu zlepiamy. I jak już będę miała, to ugotujemy pierogi. Ja pierogi podaję z podsmażoną cebulką. Cebulę zeszkliłam na tłuszczu. Tłuszcz dowolny tutaj mam. Tłuszcz dowolny, jaki w domu lubimy, jaki mamy. I zeszkliłam cebulę i pierogi podaję ze szkloną cebulę. Gotuję partiami, nigdy nie gotuję pierogów wszystkich na raz, ponieważ się pozlepiają. Jeżeli byśmy chcieli pierogi mrozić, to na 2 minuty wkładamy do wody i wyjmujemy, studzimy i później pierogi pojedynczo mrozimy, przekładamy do pojemniczków i mamy gotowe pierogi. Później tylko wrzucamy na wrzącą wodę i mamy już parę ugotuję te, co tutaj mam, a później zrobię pozostałą częścią farszu i ciasta następne pierogi. A te już sobie ugotuję. Tak. 3 minuty po wypłynięciu gotujemy pierogi. Zawsze do pierogów dodaję, do wody do pierogów dodaję troszeczkę tłuszczu. Zapobiega to się klejeniu. Tak. I pierogi gotuję 3 minuty. I tak oto już mamy pierogi z pieczarkami i szpinakiem. Ugotowane.
Ja podaję w takiej, o ile Państwu mój przepis na pierogi z pieczarkami i szpinakiem się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pierogi z pieczarkami i szpinakiem.